Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w wulkanie wulkanicznym, który jest w moim kanale, dzisiaj sobie oglądamy. Szkoła, Buda, budynek, do którego chodzą dzieci, żeby się uczyć. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dzwonku, bić na mojego hejka.pl i zobaczmy, z czym nam dzisiaj trzeba się zmierzyć. Spakowałaś drugie śniadanie? Tak, na pewno. Basia Soszyńska ma dzisiaj urodziny. Skończyła 15 lat. Ta czapka z portfolio. Ja pierdzielę! Dawać mi linka, gdzie można taką kupić. Dziewczyna jest jednak załamana. Mama traktuje ją, jakby wciąż była małą dziewczynką. Kupuje jej ubrania i przybory szkolne. Proszę bardzo, ale się teraz poczułem personalnie zaatakowany. Co w tym złego? Mi rodzice kupowali przybory szkolne, gdy byłem na studiach, więc... jakby co złego, że jej zeszyt kupił długopis albo... jakąś teczkę. Codziennie też odprowadza ją do szkoły. To może już przestań. No, mam 15 lat, jestem prawie dorosła. Basiu, jaka dorosła? Ty jesteś jeszcze dzieckiem, rozumiesz? Chodź do łazienki, zmienię ci pampersa i nie pyskuj! Gówniaro śmierdząca, bo jak ci raz, to tydzień nie siądziesz. Właśnie nie jestem, tylko ty tego nie widzisz. Chciałam na urodziny dżinsy, a ty mi kupiłaś sukienkę jak dla małej dziewczynki. Ale... dżinsy. Ja pamiętam, znam taki jeden film, w którym jedna osoba chciała, żeby ktoś jej kupił dżinsy w zamian z... no... Nie, brnijmy w to lepiej. To jest bardzo ładna sukienka, w sam raz dla dziewczynki w twoim wieku. Ej, co ona jej kupiła? Albę na komunię? Albo jakiś, nie wiem, strój wróżki chrzestnej. Będziesz miała jeszcze mnóstwo okazji, żeby się stroić jak dorosła. Tak? Ciekawe kiedy? Chyba po 30. Jak ty się do mnie odzywasz w ogóle? Co to za zachowanie? Ale wszyscy w szkole się ze mnie śmieją, z tych ciuchów, które mi każesz ubierać, z tych fryzur, co mi robisz. Bo oni ci po prostu zazdroszczą, oni też by tak chcieli, ale nie mają. I oni ci po prostu zazdroszczą. Oj, za mi się odbija. O Jezu, przepraszam, jestem najgorszy. I zazdroszczą, zazdroszczą. Ale kto się z ciebie śmieje? Wszyscy, zwłaszcza Matylda. Mówi, że wyglądam jak dziecko i przyzywa mnie Dzidzia. Dzidzia? Serio? A to jest super nick do jakiejś takiej raperki? Na przykład młoda Dzidzia, Young Dzidzia na przykład. I jakieś takie piosenki w stylu: dzisiaj Dzidzia na traku, dzieciaku, wszyscy łapy w górę i palimy gumę, jedzą wszyscy lody, nie wąchamy odchody, zabawa na placu zabaw, każdy będzie skakał, wszyscy łapy w górę i palimy chmurę, yeah! Słuchaj, wy jesteście jeszcze dziećmi, ty i ta twoja koleżanka Matylda. Nie musisz się tego wstydzić, rozumiesz? Rozumiem. Po prostu ta czapka z Burskiem to jest jakiś hit. Ja jestem w 100% pewny, że jak będzie szła korytarzem Markowska do Lady Gaga i zobaczy jej czapkę z Burskiem, to jej weźmie i ukradnie, bo czy Lady Gaga też takie nosiła? Idź do szkoły, bo się spóźnisz. Basia boi się sprzeciwić mamie. Wstydzi się, bo w sukience, którą dostała od niej na urodziny, wygląda bardzo dziecinnie. Cześć! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Daj mi spokój, wiesz. No ale co się stało? Ciele oknem wyleciało. To się stało. Patrz na to. O Jezus. Jak to wygląda? Wow, fajna kiecka Dzidzia. Ja tu nie wytrzymam. A to jest dopiero początek odcinka. A gdzie masz smoczek? Zostaw mnie. No przecież fajnie wyglądasz, jak prawdziwa pięciolatka. Akurat sześciolatka, więc zamknij paszczę, bo ci tam naszczę. Nie szczymy dzisiaj. Nie przejmuj się tą kretynką. Ale ona ma rację, ja wyglądam jak Dzidzia. No ale co zrobisz? Co, wszystko. Basia, czekaj, gdzie ty idziesz? Od dzisiaj jestem dorosła i robię to, co robią dorośli. Idziesz szukać najtańszego papieru toaletowego w sklepie? Basia! Basia jest wściekła na mamę i nie chce być więcej pośmiewiskiem dla koleżanek. Piętnastolatka zamierza udowodnić rówieśnikom, że nie jest już Dzidzią. Idzie więc za szkołę w miejsce, gdzie uczniowie w tajemnicy przed nauczycielami palą papierosy. Matko bosko, przecież jak ona się teraz zaciągnie, to ona... ona na bału dostanie. I wy, macie fajkę? Co? Przecież ty nie palisz. Od teraz palę. Ale powiedz mi, skąd masz te ciuszki? Wiesz co, nie śmiej się. Sama bym się jeszcze z siebie śmiała, ale to się zmieni. Baśka, wyluzuj, idziemy. Zostaw mnie. Ale zostaw ją, niech się dziewczyna nauczy. Niech się uczy biologii, chemii, fizyki, UDŻ.
ale niech się nie uczy palenia szlugów za szkołą, bo to pachnie patologią i nie jest to smaczne. Dawaj. A jak się ogień? Maśka, nie! Będzie ci niedobrze, jeszcze zwymiotujesz! Oda. Tak, to ty dobrze trochę wiesz, a później zrobię z niego kebaba. Ej to! Dawaj. Mogę jeszcze jednego? No ale co, naraz chcesz się palić? No przecież później po dwóch się pożywiasz. A wiesz co, może chcesz całą paczkę? Czemu nie? No dobra, ja właśnie. Ale to będzie kosztować. Mogę na przykład w zamian zatańczyć. Ile? 30. Co? 3 dychy za prawie pustą paczkę fajek? Nie jest pusta, jest więcej niż pół. A potem tak róbcie co chcecie. Wiesz co? Biorę. Baśka, oni cię naciągają. Klaudia, przestań mną rządzić. Chcę sama za siebie decydować. No. Czekajcie, ja to obliczę z podstawem matematycznym. 30 zł za pół paczki. W paczce jest średnio... Znaczy średnio zawsze 20... Znaczy nie... Od kolegi wiem. Od kolegi. No to pół paczki to jest 10. Za 30 zł, 30 podzielić przez 10 to daje 3, czyli jeden sztuk za 3 zł. Przepłacone. O, i bardzo mądrze. No to co, dziewczyny, miłego palenia. Szlugi jej dali, ale już odpalać jej nie nauczyli i bardzo dobrze. Nie palcie tego gówna śmierdzącego, bo to nie jest fajne. Ja wiem, że to jest taki, wiecie, większy, ja mam za polskie szlugi, ale taki dorosły i będę taki fajny i będę taki cool i będę taki... Nie. Będziesz żałosny i nie będziesz cool i będziesz śmierdział i po prostu będziesz tak walić jak gówno jakieś normalnie, najgorsze jeszcze w gębie. Co tak na mnie patrzysz? Nic, podziwiam twoją dorosłość. No mam 15 lat. Chcę w końcu przestać być dzieckiem. Czy to źle? No to nie wiem. Zapisz się na kurs prawa jazdy. Zapisz się na jakiś sport ekstremalny. Ale nie pan szlugów za szkołą. Od dzisiaj będę robiła to, na co mam ochotę. Taki sobie zrobię prezent na urodziny. A jakbyś miała ochotę zrobić kupę, to też... A dobry, Jezu, nie. Boże, Przemek. No nie, jasno, idę. Usuwam ten kanał. Do widzenia, po prostu z żenady. Nara, żegnam. Nie, no żartuję, wracam. Tak łatwo się mi nie pozbędziecie. Basia nie pojawiła się na pierwszej lekcji. Ale rebeliantka pewnie teraz wymiotuje w szkolnym kiblu. Jej zaniepokojona koleżanka odnajduje dziewczynę w szatni. Patrz, jak ona ma zarąbistą sukienkę. Nie no, super. Z fakiem mega. Musisz teraz koniecznie tak pójść na lekcję do pani Kłosek. Co się podoba? Jezu, dziewczyna, ty alkohol pijesz? Przecież ty w życiu w ustach alkoholu nie miałaś. Czy ona naprawdę teraz pije sobie browara w szkole, na przerwie, przy całej szkole? Cnusiu, ja nie pamiętam. Nie wiem. Dlatego teraz piję. No daj spokój, dzisiaj ma urodziny, niech robi co chce. A co ci do tego, ty dałeś jej ten alkohol? Nie, no skąd ja? Nie, ja sama sobie kupiła. W końcu sama mogłam coś wybrać. Tak, kupiła tego browara w sklepiku szkolnym. Normalnie towar tak zwany spod lady. Ej! Tak to mi matka wybierała. Słusznie ma. Basia próbuje udowodnić wszystkim, że jest dorosła. Tego dnia po raz pierwszy zapaliła papierosa i napiła się alkoholu. Ten dzień, który zmienił jej życie. Jeszcze zostaje tylko wydanie pół wypłaty na rachunki. I jest już prawdziwą dorosłą. Ma świetny humor, bo jest już trochę pijana. Ale dlaczego? Przecież ja się teraz dopiero dobrze bawię. Bo jesteś pijana, masz napisane fuck you na sukience i... A dobrze, nie ma napisane. Żaden nauczyciel nie może cię zobaczyć w takim zestanie. Zasz, ja chcę iść na lekcję i się dobrze bawić. Teraz powinna pójść na matematykę i liczyć procenty. Basia, błagam cię, idź do domu. No. Basia, błagam. Ja idę na lekcję. Może wpadniecie dzisiaj do mnie po zajęciach, co ty na to? No chyba śnisz, wolałabym wpaść pod auto niż do ciebie. Nie podpuszczam, ale nie masz psychy. Co się nie rozwieszło? Co ta Basia wyprawia? Jej kompletnie odbiło. Ja rozumiem, że nie chce chodzić w dziecinnych sukienkach i spineczkach we włosach, ale to nie oznacza, że ma od razu pić i palić. Właśnie, daj dobra, powinnaś pozwolić jej pójść tak na lekcję, kazać, żeby jakaś nauczycielka ją złapała, żeby miała przypał i żeby potem miała nauczkę. Ona nawet powinna pójść do pani Kłosek, jeszcze siąść w pierwszej ławce i jej zrobić tak...
Lidi nie udało się powstrzymać Basi przed przyjściem na lekcję biologii. Przekonała jedynie przyjaciółkę, żeby ta ubrała płaszcz, który zasłania napisy na jej sukience. Dzień dobry, dziewczynki, ale lekcja zaczęła się już kilka minut temu. Siądźcie, proszę, dobrze? Basia, dlaczego ty jesteś w płaszczu? A właśnie nie wiem, jakoś strasznie nie... Nie, znaczy... Pani pielęgniarka kazała Basie zostać w płaszczu, bo ona jest chora. Tak, chyba ma RLS, syndrom niespokojnych nóg. Ewentualnie zanikania IQ, nieuleczalna choroba. Dobrze, dziewczynki, nie róbcie zamieszania, usiądźcie, dobrze? Moi kochani, jeśli chodzi o przeponę, to oddziela ona... Znacznie bardziej cię wolałam jako grzeczną dzidzię. Tak? A ja dopiero teraz siebie kocham. W końcu robię to, co chcę. Nie chcecie się może puścić bąka w klasie? Myślę, że naprawdę... Wszyscy na to czekają i wszyscy chcieliby to zobaczyć. Może nie poczuć, ale zobaczyć na pewno. Juhu! Co tu się dzieje dzisiaj, Matko Boska? Feng Shui i lecimy. Basiu. Basia ma gorączkę, dlatego bredzi. Basiu, ty jeżeli źle się czujesz, to nie wiem, zadzwoń może po mamę, żeby zabrała cię do lekarza. Nic mi nie jest, nie trzeba. Ja chcę wiedzieć, co jest... tą przeponą. To sobie wpisz, wykokrej, sprawdź, co za problem. Dobrze, tylko nie przeszkadzaj, dobrze? Jeśli chodzi o przeponę, to podczas wdechu przepona kurczy się, co powoduje... Ty, wiem, co muszę jeszcze zrobić, żeby być dorosła. Mieć swoją ulubioną gąbkę do zmywania, albo swój ulubiony palnik. Macie swój ulubiony palnik? Ja mam swój ulubiony palnik. Mój ulubiony palnik to jest, jak załóżmy, że to są palniki, to mój jest ten na dole po lewej. A wasz? Jezu, co? Stracić dziewictwo? Nie. Z kim? Chyba z panem od WF-u. Albo z tym. Jest tam ktoś jeszcze taki przystępny. Z tym typem od historii. Albo... jest tam jeszcze są nauczyciele. A, z panią Kłosek. Tak. No co? Wiele moich koleżanek mówi, że sypia już z chłopakami. To dlaczego ja mam być gorsza? Bo jesteś dzidzią, halo, budzimy się do życia. Przecież mam już 15 lat. Tesco znajdę fajnego chłopaka, który zrobi ze mnie kobietę. Niech zrobi najlepiej casting w tym radiowęźle na długiej przerwie. Że tak puszcza każdego po kolei i przekastinguje, kto będzie najlepszy. 15-letnia Basia nie chce być dziewicą. Szuka więc chłopaka, który zgodzi się uprawiać z nią seks. Co tu się dzieje dzisiaj? Kto nie ma 15 lat, wyłącza odcinek. Czekam. Czekam. Raz. Dwa. Trzy. Aha, w dół się odlicza. Trzy. Trzy. Dwa. Jeden i pół. Jeden. Pół. Zero. No, mam nadzieję, że wyłączone. Który z was nie chciałby się ze mną przespać? Aż tak cię przypiliło? Mam napad cringe'owy. Wszystko mnie boli. Aż tak? A co? To któryś chętny? Wszyscy po kolei. Ale co ty, dziewczyno trendowata jesteś? Co, nie możesz sobie faceta znaleźć? No dałam ogłoszenie na fejsie, ale odezwał się tylko mój wujek, który kiedyś tam był ze mną raz na jednym weselu. Wiesz co? Ty to niezbyt miły jesteś, wiesz? W ogóle zapomnijcie, to był żart. Basia jest pod wpływem alkoholu i dlatego nie myśli o tym, co robi. Czy któryś z was nie chciałby, nie wiem, seks ze mną uprawiać? Na przerwie najlepiej. Tak między trzecią a czwartą lekcją. Między historią a geografią. Myślę, że wtedy będzie najlepiej. Ja chcę. Tak, tak. Domianek na pewno, on da radę. Słuchaj, idź, pomóż koleżance w potrzebie, idź. No i... Maleńka, jestem do twojej dyspozycji. Dobra, to chodź, idziemy. To już teraz? Teraz, a kiedy? No, prokurator! Gdzie jest prokurator? Albo chociaż wychowawca, albo przynajmniej policja. Basia, hej, gdzie ty idziesz z tym chłopakiem? Wiesz co, czemu mi cały czas coś przeszkadzasz? Nie zachowuj się jak moja matka. Chodź. Basia nigdy nie miała chłopaka. Nie była też na żadnej randce. Wydaje jej się oczywiste, że każdy nastolatek chętnie będzie uprawiał z nią seks. Ona jest po prostu jak Lady Gaga. Każdy na jej widok normalnie para. Bum, bum, pach, pach. Hello, hello, baby, you could I can't hear it. No i takie tam. To chcesz zrobić? No, to będzie ekstra. Dobra, muszę szybko stracić dziewictwo, bo chcę być w końcu kobietą. Laska, aleś ty romantyczna. No sorry, no zależy mi. Nie wiem, może pogadamy najpierw?
Powiedz mi chociaż, jak się nazywasz? A do czego jest ci potrzebna ta informacja? Książkę piszesz, czy co? Basia? Damian, miło mi. Dobra, super. A to może jak musisz pogadać, to sobie zapalimy, co? Mam fajki. A przecież tu wszędzie są czujniki dymu. No coś ty. Sorry, nie wiedziałam. Palę dopiero dzisiaj. Gdzie są teraz jej rodzice? Jej ojciec to powinien przejść pod pachę, ją wziąć, zaprowadzić do domu, zamknąć w piwnicy na kłódkę, zakneblować jakimś łańcuchem, ewentualnie piłą mechaniczną, jeszcze tak i taśmą klejącą dwustronną zakręcić, niech tam siedzi po prostu wzrok. Szalona jesteś, naprawdę. To co, robimy to czy nie? Nie, no jasne, zrobimy. Cześć, serio jesteś dziewicą? No, a przeszkadza ci to? Ja też trzeba powiedzieć, że się czuję tak niekomfortowo w tym momencie, taki po prostu się czuję taki niechciany. Jakby taki czuję się taki, dosyć taki niepotrzebny, taki po prostu z dupy rzepy się czuję. Wiesz, no w sumie trochę. Czemu? Nie, czekaj. Serio myślałeś, że ja z tobą będę seks uprawiał? No serio. Jesteś nienormalny, autentycznie. Sorry, ja sobie po prostu robiłem. No i klopsik. Zostaje już tylko nie Zikeły, pamiętajmy poprzednie odcinki. Zostaje już tylko pan od WF-u. Ewentualnie dyrektor. Albo jakiś po prostu, nie wiem, pan woźny. Nie, bo to jest tylko woźna. No to już po prostu tylko pan od WF-u. No kurde, ale głupia sytuacja. Ja naprawdę myślałam, że jak dziewczyna poprosi chłopaka, żeby poszedł z nią do łóżka, no to on się zgodzi. Boże, dziewczyno, to nie są Simsy, że klikniesz komuś na głowę, wyskoczą jakieś opcje na głowie typu zjedz śniadanie, zjedz obiad, zesraj się, pójdź do sklepu, zacznij śpiewać. To nie są Simsy, że ty wybierzesz tą komendę i to się zacznie dziać. Tak nie działa życie, naprawdę. Chciałbym, ale niestety tak nie jest. No ja myślałam, że oni są tak jakoś skonstruowani. Wstyd mi trochę, ale nie zrezygnuję. Znajdę sobie chłopaka do tego pierwszego razu. Ale nadal myślę, że ogłoszenie na gazetce szkolnej załatwi sprawę. Basia skończyła lekcję. Nastolatka cały czas ma nadzieję, że znajdzie chłopaka, z którym będzie mogła pójść do łóżka, aby w ten sposób udowodnić swoją dorosłość. W ten sposób to ona jedyne co udowodni to swoją głupotę, ale ja nie chcę komentować, ja nie chcę się wpierdziać z butami, których jak zwykle nawet nie ma w czyjeś życie. Więc... Jest zła, że do tej pory jej się to nie udało. Proszę cię. Powiedz mi, czy ja jestem jakaś wybrakowana, czy coś, że... Szczerze, ale tak zupełnie szczerze. Tak szczerze. Ja nie chcę być niemiły, wiadomo. Ja nie osobą niemiłą nie jestem, prawda? No, więc ja nie chcę być niemiły, ale uważam, że jesteś. Żaden się ze mną nie chce przespać? Ciszej. Czemu ciszej? Ja dzisiaj mam urodziny i mówię to, co chcę. Wow, dzidzia, słyszałem, że palisz i podobno seks uprawiasz. Jeszcze przeszkadzam w lekcji palni od biologii i piję browary na przerwie. A co tam? Nie mów do mnie dzidzia, nie jestem dzieckiem, idź już. Dobra, na razie. Mi się wydaje, że jesteś coraz większym dzieckiem. Ty? Co jest? Napisano mnie chłopak. Że ma dla mnie czteropak, to idzie w jakąś naprawdę bardzo... O Jezu, musi kichać, co? Powie teraz Kevin Stawi, że ja po prostu jakieś tsunami wybuchło, jestem to zapewne. Albo nie wiem, coś innego. Dobra, nieważne. O czym ja mówiłem? No już zgubiłem wątek po prostu. I myślę, że bardzo mu się podobam i chce ze mną uprawiać gorący seks. Co? Jaki chłopak? Nie wiem, nie podpisał się. Ej, a co jeżeli to napisał jakiś bot z fotowoltaiki? Ej, albo Biedronka, bo się kłóci z Biedronem. Wszystko jest możliwe na tym świecie. Jesteśmy w uniwersum paradokumentu, to jest wszystko możliwe, nawet to, co jest niemożliwe. Ale umawiam się z nim na jutro na seks w szkole. Jest tyle miejsc. U niego. U niej. Nie wiem, w jakiejś po prostu... w jacuzzi, w samochodzie. Ona wybiera szkołę. Basia, posłuchaj mnie. Ja rozumiem, że masz dzisiaj urodziny i ci trochę odbija, ale chcę, żeby wróciła stara Basia. Ta dzidzia, którą mama traktuje jak małą dziewczynkę. Sorry, Klaudia, ale ona już nie wróci. Jej już nie ma. Basia idzie do domu. Ona to powinna pójść do psychologa. Mam nadzieję, że ma po drodze. A jak nie, to niech się przejdzie kawałek dalej. Na korytarzu czeka na nią mama. Mamo? Jest moja córeczka. Cześć, muszku. To dla ciebie.
Ale co ty tu robisz? Ja chciałam dzisiaj sama wrócić do domu. No, słuchaj, pomyślałam, że uczcimy twoje urodziny w cukierni. Chodź. Zapraszam cię na wielkie ciacho z kremem i na lody. Ojej, od dzisiaj to inne lody. W górę, czy... Tego nie było, to się wytnie. Ja siedzę po tych odcinkach tak na patelni, bo to by mnie trzymał diabeł i tak by mnie tak obracał jak naleśnika. Lubisz, co nie? No tak, ale ja nie mam ochoty dzisiaj. No ale co ty mówisz, Basiu? Ty co ty masz na sukience? Co ja? To za bazgroły są? To nic, kolega mi narysował na urodziny. Kolega na urodziny narysował jej faka. Nie no, po prostu takiego kolegi to po prostu ze świecą szukać. No po prostu taki kolega to jest skarb. Chciała od ciebie czuć alkohol. Co się w tej szkole dzieje? Normalnie pójdę do dyrektora. Daj spokój. Czujesz alkohol, bo kupiłam te czekoladki w sklepie szkolnym z likierem. Naprawdę? To chyba musiałaś zeżreć ich tonę. Bo w jednej jest chyba jakieś 0,00000001 promila alkoholu. Więc musiałaś pieprzyć chyba cały zapas z fabryki. Żeby klasę poczęstować. No wiesz, jak dziecko ma urodziny, no to daje cukierki klasie, prawda? No tak. Ale mogłaś wybrać jednak bez likieru. Okej, dobra. To alkohol jest. No co, idziemy, tak? Przebrać się musisz. Wyglądasz koszmarnie. A po prostu pani wygląda fantastycznie. Ona wygląda jak dorosła, jak Lady Gaga, jak star, jak celebrity, jak... jakaś to po prostu famous person, a pani jak Geppetto z Pinokia. A twój kolega to jakiś nieodpowiedzialny gówniarz jest, wiesz? Zniszczyć taką ładną sukienkę, no. Czapka, ubieraj, no. Już, idziemy. Basię wychowuje sama. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyte. Chcę, żeby jej dzieciństwo trwało jak najdłużej. Najlepiej do emerytury. Nie wiem, co za diabeł w nią dzisiaj wstąpił. Mam nadzieję, że to chwilowe przez te urodziny. Trzeba ściągnąć, tylko nie mówcie głośno nikomu. Jakiegoś egzorcystę z TikToka. I żeby, wiecie, tam do niej krzyknął: wychodź, Rysiu! Żeby ten demon wylazł, ten diabeł, ten szatan, ten po prostu Belzebub. Basię do szkoły jak zwykle odprowadza nadopiekuńcza mama. Okej, pamiętam. Co ty taka naburmuszona jesteś? Coś się stało? Nic się nie stało, nie jestem naburmuszona. Pa! No pa, buzi! Chodź. Nastolatka jest zła na mamę za to, że ta ciągle ją kontroluje, ale boi jej się to wprost powiedzieć. Ty piara nie ma odwagi, by powiedzieć matce, że ta ją kontroluje. Ale jednocześnie ma odwagę, żeby dupcyć browara na długiej przerwie w szatni, gdzie jest pierdyliad ludzi. Logika? Nie ma czegoś takiego. Dziewczyna nie zrezygnowała ze swojego planu bycia dorosłą. W tajemnicy przed mamą zamierza zmienić swoje życie. Cześć, Klaudia. Cześć, Basia. O, widzę, że już wszystko wróciło do normy. W sensie? W sensie, że już nie pijesz, nie palisz, nie uprawiasz seksu. Oj, zaczekaj, kochana, do długiej przerwy. To zobaczysz, że dopiero prawdziwe rodeo. O Jezu, dziewczyno, co ty robisz? Zachowaj to, jeszcze ktoś zobaczy. Czy ta setę właśnie zeruje? Co się dzieje? Ta setę do szkoły przyniosła. Ja pierdzielę. Skąd ona to wzięła? Może znowu ze sklepika? Może jest po prostu jakieś takie hasło, że... Mówi się pani w sklepiku jakieś hasło typu pterodaktyl? To hasło działa również na montażystę. Pterodaktyl mówisz? No nie mogło go zabraknąć. I wtedy pani otwiera po prostu taką, wiecie, ofertę spod rady, taką ofertę premium. Dobra, spokojnie. Ty masz coraz głupsze pomysły. Od razu chore. Cześć, Baśka. Widziałam, jak wchodziłaś do szkoły. Mam nadzieję, że ten SMS wczoraj to nie był jakiś głupi żart. Nie, to było serio. Ty jakiś kolejny głupi numer? Mam. A ty masz wszystko? Jasne. No to dobrze. A co szło na jej teraz tam przyniosła takiego dorosłego? Stringi z Victoria's Secret czy co? Nic się nie dzieje, spokojnie, zobaczysz. 300, tak jak się umawiałyśmy. Okej. Okay. No daj. Dzięki. Dzięki. Na razie. Mam nadzieję, że nie kupiłaś od niej worka narkotyków. Nie, to coś lepszego. Bierz swoje rzeczy, to ci pokażę. No ruchy. Idziemy. Odzież Basi wybiera mama. Dziewczyna postanowiła to zmienić. Od koleżanki kupiła kilka ubrań. Ja już się normalnie zaczynam bać tej stylizacji. Czy to będzie taki outfit? Siedem koła. Ciało jak butelka rządkowa. Co ty tak długo siedzisz?
No nic, już czekaj, chwila. Baśka, czy ty się zamknęłaś? Matko, ja teraz sram! Przestań walić w te drzwi! Babcia, ja nie śpię, ja sram! Dasz się wysrać. Ja się naprawdę o ciebie martwię, czy ty sobie jakieś narkotyków nie zaczęłaś wstrzykiwać? Oj, Klaudia, wyluzuj! Seks, alkohol, papierosy, spoko. Ale narkotyki to po 18. Widzicie, jaka Basia jest głupia? Nie bądźcie jak Basia. Bądźcie mądrzy. Czeka, co ty w ogóle gadasz? O Jezu, żartuję przecież. Hej. Cześć. Cześć. A gdzie zgubiłaś dzidzia? Oddałam ją do okna życia. A co tam? Weź, przestań. Idź. O kurczę. Wow, dzidzia, to ty? A sorry, wyglądasz niefajnie? Genialna stylowa. Ale serio, wyglądowanie. Naprawdę, jak normalna nastolatka teraz wygląda. Takie, jakby nie widzę tutaj nic jakiegoś takiego wow, żeby ukrywać, że ona te ciuchy tam gdzieś dostała, wymieniła, kupiła. Jakby wygląda normalnie. Powiem ci, że wreszcie ubrałaś się jak człowiek. Dzięki. Dobra, a teraz przyznaj się, skąd miałaś na to kasę? No jak to? Mamie ukradłam. Kto by się tego spodziewał? Absolutnie nikt! Klaudia, myślała, że mi tylko tak na urodziny odbiło, że chcę być dorosła. Ale to nieprawda. Ja już nigdy nie będę małą dzidzią. A dzisiaj przestanę być dziewicą. Jedno ucho. Poczułem jakieś takie ukłucie od ona do... Jakby tak... Że, jakby... Pamiętajcie, jedna łapka w górę to jest jeden dzień więcej życia dla mnie. Nie no, żartuję, nic mi nie jest. It's a prank, bro. Jejku, Baśka, znowu. Basia chce stracić dziewictwo w szkolnej toalecie. Ależ sobie miejsce wybrała, po prostu takie romantyczne, jak z jakiegoś takiego filmu, tylko że bardziej horroru, albo dramatu, albo po prostu jakiegoś takiego science fiction, takiego paradokumentu. Teraz czeka na chłopaka, który w SMS-ie zaoferował jej seks. Pije alkohol, żeby dodać sobie odwagi. Wczoraj się zachowujesz, jakbyś miała ze 100 lat i była emerytowaną policjantką. Bo cały czas muszę się tobą zajmować. Wcale nie musisz się mną zajmować. Zostaw to. Proszę cię, nie rób tego. Wiesz, nie odzywaj się do mnie, ja sobie muszę zapalić. No dziewczyno, chyba zwariowałaś. Przepraszam bardzo, ja bym chciał naprawdę pozyskać tą ściśle tajną informację i dowiedzieć się, gdzie w tej szkole jest jakiś pedagog, ewentualnie psycholog, albo jakiś po prostu ktoś, kto by ogarnął to po prostu towarzystwo. Czemu wszystkiego mi zabraniasz? No, damn, jaka laska, super. To co, idziemy? Jesteś gotowa? No nie mów, że to z nim. Chłopakiem, który chce uprawiać seks z Basią, okazuje się Oskar, szkolny łobuz i podrywacz. No, szkolny bad boy, no bo ktoś... No, kto inny? Proszę Państwa, no oczywiście, że to musi być szkolny bad boy. To musi być szkolny bad boy, no bo ktoś by inny. No ktoś pantofista. Proszę cię, właśnie nie, chodź ze mną. Chodź ze mną. Zostaw mnie, ja robię to, co chcę. Nie, tak nie może być. Klaudia jest zrozpaczona. Chce uchronić koleżankę przed przypadkowym seksem. Dlatego prosi o pomoc wicedyrektor szkoły, Marię Borkowską. No Basię Suszyńską, ona chce zaliczyć swój pierwszy raz. Ale nadal nie rozumiem. Basię, mów jaśniej. Basię jest w toalecie szkolnej z Oskarem Prusem, zna go pani. Ja wam przysięgam, na miejscu nauczycielki to już byłby mój ostatni dzień tej szkole. Ja już bym tam nigdy w życiu nie wszedł, chyba po wypłatę. Naprawdę już mnie by tam w ogóle nie zobaczyli. I ona chce z nim zrobić pierwszy raz. Proszę panią, to jest obleśne, ona nawet go nie zna. Ja jej mówiłam, że tak nie wolno. Dobrze, dobrze, że mi o tym powiedziałaś. Zajmę się tym, chodźmy. W ogóle nie słucha. Chodźmy. Nauczycielka natychmiast postanawia interweniować. Kobieta jest wychowawcą Basi i wie, że to wrażliwa i spokojna uczennica. Chce jej przemówić do rozsądku, zanim nastolatka zrobi coś głupiego. Niechżeż oni ją zamkną w jakiejś ciemnej piwnicy, bez światła, bez prądu, bez wody, bez niczego. Proszę, proszę, bo ona stanowi po prostu zagrożenie dla ludzkości. Wyjdźcie, dziewczynki, bardzo proszę. Basiu, Oskar! Basia, Oskar, jesteście tam? Basia, otwórz! Basiu, otwórz! Basiu! Basiu! A może ich tam nie ma? Może są we męskim sraczu? Wyjdźcie, proszę!
Baś, nie teraz. Nie ma srania, teraz jest akcja, ratujemy Basię. Na długie przerwie się wysrasz. Basiu, posłuchaj mnie. Ten pierwszy raz to jest bardzo ważny moment. Tego nie robi się w szkole, w toalecie, z przypadkowym chłopakiem. To trzeba robić z kimś, kogo się kocha. Ja tego też jeszcze nie robiłam. Czekam na tego odpowiedniego. Basiu? Wiecie co, ja naprawdę zaczynam wątpić. W ludzkość to już dawno zwątpiłem. To jest na pewno pora dokumenty nastolatków. Bo to jest po prostu jakieś... To jest wszystko nienormalne. Tu nikogo poza nami nie ma. Nie musisz się wstydzić. Proszę cię, wyjdź. Basia płacze. Czuje się upokorzona. Wie, że postąpiła bardzo głupio. No, lepiej późno niż wcale, czyli lepiej późno niż wcale, jak to się mówi na wsi. Ja i w mieście też. Na szczęście pomiędzy nią a chłopakiem do niczego nie doszło. Ale pani nic nie rozumie. Nie chcę, żeby matka przestała mnie traktować jak małą dziewczynkę. Przecież ja chcę się czuć jak nastolatka. Ja mam 15 lat. No już dobrze. No oczywiście, idź na imprezę, spotkaj się ze znajomymi, odwalcie jakąś taką głupią akcję typu zadzwońcie komuś domofonem. Wszystko powolutku, a nie jednego dnia zaliczasz wszystkie możliwe patusiarskie rzeczy, jakie tylko się da. Co, bingo, odhaczamy wszystkie patusiarskie rzeczy dzisiaj. Obrzeżnie, porozmawiam z twoją mamą, tak? To było obrzydliwe. On mnie nawet nie pocałował. Zaczął ściągać ze mnie kurtkę i mnie obmacywać. Ja nie wiem, co ja sobie myślałam, że to zrobię w szkolnej łazience z jakimś obcym facetem. No, ale brawo, że zrozumiałaś, że to jest głupie i że tak nie wolno i że zmądrzałaś, bo byłaś głupia, teraz jesteś mądra, bo wiadomo, to jest parę dokumentów, i zawsze kończysz szczęśliwie, a na początku było nieszczęśliwie i no i tam i szyny też były złe. Nie wiem, co mi się stało. No, Oskar, masz mi coś do powiedzenia? Nauczycielka rozmawia z maturzystą, który chciał uprawiać z Basią seks w szkolnej toalecie. Nie masz prawa nakłaniać do seksu 15-letnich dziewcząt. Rozumiesz to? No, ale to, proszę pani, to nie, przecież to nie ja. Ona sama chodziła po szkole, prosiła wszystkich, aby ktoś się z nią, bo... przespał. I jak to się mówi, bo do tanga trzeba dwojga. Więc jemu też nagane. I zakaz jedzenia obiadów na stówce. Ja tego się na nią zlitowałem. No nie opowiadaj mi tu bzdur. No przecież nie masz prawa wykorzystywać ludzi, wykorzystywać dziewcząt, 15-latek. No w tej chwili na szczęście nic się nie stało, do niczego nie doszło. Ale ostrzegam cię, jeśli jeszcze raz przyjdzie ci do głowy taki pomysł, to wylecisz ze szkoły. Rozumiem. Rozumiesz mnie? Patrz mi w oczy. Rozumiem. Tak? Tak. Wracaj na lekcję. Chłop myślał, że będzie super bohaterem, a został zwykłym zerem. Dziewczyny teraz nie rozumieją, jak ważny jest ten pierwszy raz. Robią to za wcześnie, z byle kim. Ale też nikt z nimi nie rozmawia o miłości, seksie, utracie dziewictwa. No i potem dochodzi do dramatów. Na szczęście Basi nic się nie stało. No właśnie, do tego w szkole powinna być rzetelna edukacja w tym temacie, a nie na WDŻ-cie oglądanie Dobrego Ducha Rodziny. Też to oglądaliście? Czy wy jesteście, nie jesteście tak starzy jak ja? Ja oglądałem Dobrego Ducha Rodziny. Jak tego nie oglądaliście na WDŻ-cie w podstawówce, to po prostu naprawdę teraz pewnie jesteście zdrowi psychicznie. Nie tak jak ja. Przyszłam najszybciej jak mogłam. Co się stało? Maria Borkowska wezwała do szkoły mamę Basi. Czeka ją trudna rozmowa, bo musi powiedzieć kobiecie o nagannym zachowaniu córki, ale również zasugerować, że to ona ponosi część odpowiedzialności za postępowanie nastolatki. Chyba teraz będzie najpoważniejsza rozmowa ich w życiu. Zaraz po rozmowie dotyczącej zakupu czapki z borsukiem. Proszę pani, to są rzeczy pani córki. Może niech pani usiądzie. Alkohol, papierosy, Baś, po co ci to? A jak myślisz? Może jednak pani usiądzie. Proszę pani, pani córka przyznała się, że od wczoraj pali papierosy, pije alkohol, a dzisiaj chciała nawet uprawiać seks w szkolnej toalecie z jednym z maturzystów. I wiecie co, postawcie się teraz w jej sytuacji, jakby wejdźcie w jej sytuację. Czujecie ten cringe? Ja bym tam chyba umarł przy tym biurku tam. Ja bym chyba, ze mnie wyciekła dusza tak... Jak dementor z Harry'ego Pottera, jak wysysa. Proszę, co chciała uprawiać? Nie, to jakaś pomyłka. Przecież Basia to jeszcze dziecko. Basiu, o co tu chodzi? Czemu ty płaczesz? To prawda, mamo. To wszystko prawda.
Dziecko, ale dlaczego ty to robisz? Chcę być dorosła i fajna, a nie dzidzio z bluzką z Haną Montaną. Bo nie chcesz być traktowała mnie jak małą dziewczynkę. Czeszysz mnie codziennie do szkoły, odprowadzasz pod same drzwi, kupujesz mi dziecinne ubrania, buty, nawet długopisy. Ja mam tego dosyć, mam 15 lat. Ale ty jesteś jeszcze dzieckiem, Basiu, rozumiesz? Alkohol, papierosy, no jak ty się zachowujesz? Proszę pani... Wdała się w ojca po prostu. O Jezu, chyba tam było mówione, że ojciec nie żyje. Przemek! Basia ma trochę racji. Ona się zachowywała w ten sposób, bo chciała pani zwrócić uwagę na problem. Ona nie jest już małą dziewczynką. To jest nastolatka. Mhm. No a co to za różnica? Już nie może mieć bluzek z Haną Montaną. Teraz może mieć bluzki z Lady Gagą. Proszę pani, dziewczynki w jej wieku umawiają się na randki, zakochują się, mają więcej swobody. To jest normalna kolej rzeczy. Mhm. Czyli co, powinnam pozwolić jej pić, palić i może uprawiać seks w szkole i toalecie, tak? Chodzi o to, żebyś traktowała mnie jak nastolatkę. Ja chcę sama wybierać ubrania, mieć swoje kosmetyki. Kosmetyki? Ze świnką Pepą jakieś. Są ze świnką Pepą kosmetyki. Są nawet z tą Elsą z Krainy Lodu. Więc myślę, że na spokojnie. Myślę, że to jesteśmy w stanie jej ogarnąć. Móc sama chodzić do szkoły. Basia po raz pierwszy otwarcie mówi matce o swoich problemach. Do kobiety zaczyna docierać, że jeśli się nie zmieni, zdesperowana córka może wpaść w poważne kłopoty. Czyli co? Pani również uważa, że traktuje Basię jak dziecko, tak? Tak, no, myślę, że tak. No dobrze, no. Może popełniłam gdzieś błąd, tak? Może, ale tylko może. Może, nie wiadomo czy na 100%. Może, może. Więc jeszcze nie wiadomo czy na 100%. Może. Ale ja zabraniam ci pić alkohol, palić papierosy, rozumiesz? Na seks też jeszcze będziesz miała czas. Nie możesz się tak zachowywać, dziecko! Basiu, tutaj twoja mama ma rację. Wiesz, że zachowała się w absolutnie niedopuszczalny sposób, tak? Ja wiem, ja sama wiem, że zachowałam się strasznie. Ja coś czuję, że zaraz ją przeniosą do katolickiej szkoły i tam będzie jakieś takie ameno, 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 dorime. Ameno, ameno, dorime. I się skończy. Ale ja już nie będę. Obiecuję. Dobra. Nie płacz już. Nauczycielka ma rację. Nie umiałam pogodzić się z tym, że Basia rośnie. Gdzieś mi umknęło, że jest już dużą dziewczyną. A gdzieś jej umknęło? Przecież ona wygląda jak nastolatka. Czy tak trudno jest pomylić nastolatka z dzieckiem? To jest dziecko, to jest nastolatka. Czy tak to jest trudno do rozróżnienia? Czy to jest taki problem? Czy to jest takie trudne? Don't think so. Powinnam pozwolić jej się usamodzielnić, bo inaczej Basia zrobi sobie krzywdę. Głupio mi, że tak szalałam. Zachowywałam się jak totalna idiotka. Wstyd mi strasznie, ale mimo to jest to najlepszy dzień w moim życiu. W końcu do mojej mamy coś dotarło. Może nie będę już musiała chodzić w tych dziecinnych sukienkach, tylko prawdziwych dżinsach. Będę miała swój krem do twarzy, swój błyszczyk, może nawet kieszonkowe. W końcu będę wolna. My też jesteśmy wolni, bo ten odcinek się kończy. Nie zapomnijcie o łapce w górze, sobie wykupić mojego hika.pl. Dziękuję bardzo za oglądanie, że wytrwaliście i że nie jedziecie właśnie do szpitala, bo coś się stało z waszym pomysłem. Dzięki, dzięki, dzięki. Na razie, pa, pa. To jest wszystko nienormalne.